Łukasz Rajewski, jesteśmy już po gali KSW 59, ale nie o walkę Cię chciałem pytać, bo już rozmawialiśmy na ten temat, natomiast zapytam Cię, podobno lecisz do Mateusza Gamrota pomagać jemu z Borysem Mańkowskim razem w narożniku przed pojedynkiem z Scottem Holtzmanem. Tak, to prawda. Słuchaj, oglądałeś już Scotta Holtzmana, co możesz powiedzieć? No, twardy, mocny zawodnik, idzie do przodu, to nie będzie łatwa walka dla Mateusza, ale myślę, że po tej ostatniej, którą stoczył z Guramem? Guranem, tak, będzie to dobra walka. Jak oceniasz, wyżej Gurama czy wyżej Holtzmana? Bo jednak to jest dużo bardziej doświadczony zawodnik w UFC samym. Tak, ale to są trochę inni zawodnicy. I wtedy był debiut i Guram zawalczył trochę inaczej niż walczył wcześniej. A Holtzman, tak dobrze powiedziałem? Tak, Holtzman, tak. No, od kilku walk walczy w podobnym stylu, także wydaje mi się, że nie zmieni go tak drastycznie, żeby czymś zaskoczyć Mateusza. Obserwujesz przygotowania Mateusza, tak zdalnie powiedzmy przeglądasz, co się dzieje? Cały czas. Codziennie. Na ile się poprawił? Co jest takiego, z czego on może tam skorzystać? Chyba z sparring partnerów przede wszystkim, co? Jak mi wczoraj napisał wiadomość, jak ja się zbierałem na wagę, on mówi, że idę robić drille z Poirierem i Masvidalem, więc myślę, że na pewno się poprawił. I czekam, aż wróci i popracujemy tutaj. Jak spodziewasz się, da się tą walkę rozegrać w czasie krótszym niż 3 rundy? Bo to, co zaobserwowałem u Holtzmana, to, że on potrafi po prostu długo walczyć, opierać się i wychodzić z naprawdę trudnych sytuacji. No, trudne pytanie, wiesz? Nie wiem, ale wydaje mi się, że Mateusz na spokojnie sobie powinien poradzić w tej walce, jak będzie skoncentrowany i będzie robił swoją pracę. A jak on psychicznie w tej chwili jest nastawiony na... Tak jak zawsze, wariat. Czyli chce wygrać. No, oczywiście, po to tam jest. Nie, jasne, to wiemy, tylko kwestia jest, jak bardzo jest zmotywowany, jak bardzo też porażka gdzieś tam została. Siedzi w Stanach od stycznia tak naprawdę, za chwilę będzie kwiecień, także musi być zmotywowany, zostawił rodzinę, znajomych i wyjechał tam ciężko zapierdalać. Także... Tęskni? Na pewno. Słuchaj, to co, w takim razie jakie wasze role będą, twoje i Borysa, jeśli chodzi o cały sztab, bo będziecie musieli się gdzieś tam z amerykańskim sztabem też pogodzić częściowo, tak? Tam będzie tylko jeden trener, no i my dwaj. No, takie role jak zawsze, jak do tej pory, jak na każdej gali. Od kilku lat, prawie 10 lat jeździmy razem, także wiemy, co mamy robić. Dla ciebie to pierwszy wylot do Las Vegas? Las Vegas, tak, do Stanów trzeci. Tak, bo byłeś na Florydzie, z tego co pamiętam. Tak. I w Los Angeles. Jakieś obawy, aklimatyzacja, cokolwiek? Ja? Tak. Nie, to tam wiesz. A na ile dni lecicie? Kurde, tydzień chyba. Koło tygodnia i wracacie od razu, tak? Wracamy od razu po gali. Łukasz, to co, trzymamy kciuki, bo polskie MMA niewątpliwie też potrzebuje wzmocnienia. Janek Błachowicz potrzebuje wzmocnienia, ale Janek przede wszystkim pokazał wszystkim, że można wygrać w nieprawdopodobnej sytuacji, więc trzymamy kciuki. Można im bardzo mocno motywuje. Jasne. Dziękuję bardzo, Łukasz. I co, powodzenia i trzymamy kciuki, będziemy w kontakcie. Dzięki. Dziękuję.